Młodzi tczewianie sprawdzali swoją wiedzę z historii Tczewa. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie Grodu Sambora. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Najpierw odbywają się eliminacje w szkołach podstawowych i tam zwycięzcy, osoby, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce, wędrują do nas do biblioteki na finał. No i dzisiaj gościliśmy 7 szkół, 21 uczestników, jest to konkurs drużynowy. Trójka zawodników odpowiada, podejmuje wspólnie decyzję i kapitan zaznacza, jaką prawidłową odpowiedź. A więc 21 finalistów, pewnie około setki, biorąc pod uwagę wszystkich, którzy wzięli udział w eliminacjach. Jest to nowoczesny konkurs w nowoczesnej formie, taką jaką młodzież zna w szkołach, po prostu interaktywny, elektroniczny w programie Kahoot i łączymy po prostu tradycję z nowoczesnością, pokazujemy nadzieję i kulturę Tczewa w sposób nowoczesny, atrakcyjny. Się bardzo cieszę, że tylu miłośników Tczewa jest w naszych dzieci, mieszkańców Tczewa, którzy chodzą do tczewskich szkół. I dzięki temu jestem pełen nadziei o przyszłość naszego Tczewa, jeżeli chodzi o znajomość Tczewa, dziejów i kultury Tczewa, bo jest naprawdę duże zainteresowanie tym tematem wśród młodych osób. Jak młodzi będą wspominać tegoroczny konkurs? Poziom był, tak jak rok temu, trudny, ale wiedzieliśmy dużo o Tczewie, więc bardzo się dobrze nauczyliśmy, więc nie było to jakaś dla nas trudna jakby gra. Co jest najciekawszego w dziejach Tczewa? No, że nadal jest i kiedyś był ważnym ośrodkiem gospodarczym i tutaj zaczęła się II wojna światowa. Jak się przygotowywałeś do konkursu? Pan nam dał książki, z których mamy się uczyć. No, te testy też nam dawał, więc tak. No, jeszcze trochę się uczyłem po prostu. A powiedzcie mi, no jakie to uczucie, że jesteście największymi ekspertami ze wszystkich szkół podstawowych, jeśli chodzi o wiedzę historyczną w naszym mieście? Bardzo dobrze się z tym czuję i myślę, że warto trochę się o tej małej ojczyźnie pouczyć. Nawet dobrze, jestem pierwszy raz na konkursie. Nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej, więc. Co jest najciekawszego w historii Tczewa? Myślę, że jednak te wszystkie bitwy od Tczew, tam gdzie były te powroty, tam gdzie były te upadki, ten patriotyzm też w Tczewie, który był w czasie II wojny światowej pod okupacją krzyżacką i pruską też. Za rok, jak będzie konkurs, będę się przygotowywać, bardziej się przyłożę i myślę, że osiągnę coś więcej. Czy młodych ludzi trudno jest zainteresować historią Tczewa? Co mówić, żeby ich rzeczywiście zaciekawić? Bo jeżeli ktoś się skupia tylko na datach, wydarzeniach, a nie skupi się na tym, że to byli po prostu ludzie, którzy żyli w jakimś okresie, mieli potrzeby takie jak my, dużo się od nas nie różnili, to wydaje mi się, że w ten sposób można ich jakoś zaciekawić. I wtedy widzą w tych postaciach historycznych też zwykłych ludzi, a nie tylko jakieś wielkie imiona. A czy historia Tczewa może być ciekawa z perspektywy wielkiej historii? Myślę, że tak. Myślę, że każda historia regionalna ma coś takiego swojego do zaoferowania i myślę, że w każdym miejscu, nie tylko w Polsce, na świecie, jesteśmy w stanie znaleźć takie fajne smaczki, z których można by zrobić naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i warto się tym interesować zdecydowanie. Kolejna edycja konkursu już za rok.